Damian Ostęp, ostatnia wygrana na MMA Gladiator przez o pierwsza runda, to może teraz tak na fali i tutaj też Daniela znokautujesz? Czy znokautuję, to pewnie się okaże, natomiast zrobię wszystko, by tak było, a co wyjdzie, no to zobaczymy. Na ostatniej gali pod szyldem IFM3 w czerwcu 2020 roku, tam zaliczyłeś akurat porażkę, ale wnioski już wyciągnięte, skoro kolejna walka wygrana. Na pewno po każdej walce w sumie wyciąga wnioski. Przepracowaliśmy to, co kulało. No i teraz jest zupełnie inaczej. Mocny team w tym Szczecinie Narkun, Materla. Janusz, mocna ekipa. Chłopaki cię jakoś wspierają. Z kim trenujesz, z kim sparujesz? Jak to wygląda? No tutaj na pewno mam duże wsparcie, bo Berserkers Team Szczecin jest to bardzo mocna ekipa. Z kim trenujesz i kto mnie tutaj wspiera? No wszyscy wspierają mnie. No i ze wszystkimi, że tak powiem, trenuję. Wszyscy razem trenujemy w jednym klubie i się przygotowujemy walczysz tak jeśli chodzi o takie sportowe cele to tak z walki na walkę czy masz jakiś długofalowy pomysł na siebie że chciałbyś za ileś lat być w jakimś miejscu to znaczy, na pewno mam jakieś tam marzenia jakieś cele i do nich idę na pewno do największych organizacji taki mam cel dlaczego związałeś się z IFM jak oceniasz tę organizację Myślę, że FM jest bardzo dobrą galą, organizacją. No myślę, no, mam nadzieję, że to będzie dobra współpraca, owocna przede wszystkim. Jak przygotowywałeś się pod doświadczonego Daniela Iliewa, to będzie raczej spora bitka. Będzie spora bitka, dosyć znany zawodnik wywodzi się z kickboxingu. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że ja też się wywodzę z kickboxingu. Na pewno bardzo szanuję jako przeciwnika i ogólnie po prostu szanuję. Myślę, że damy na pewno konkretną wojnę, także musicie to zobaczyć. No właśnie, jeśli chodzi o formułę, o formułę, w której lubisz się bić, to jest to bardziej MMA, czy jest to bardziej K1, tak jak ta rywalizacja, która czeka cię na IFM Show. To znaczy tak, no ja tutaj oddałem się ogólnie e, w MMA, e, więc jestem zawodnikiem e, MMA, natomiast wywodzę się, tak jak już mówiłem, e, z K1. E, są to moje korzenia, korzenie, e, mam dosyć sporo e, walk zawodowych, e, także będzie do, dobre show, będzie dobra walka. Jak przygotowujesz się pod doświadczonego Iliewa? E, to znaczy tak, przygotowania, e, wiadomo, w, w BTDZIMie, z Team Szczecin, m, pod okiem e, Józefa. E, tak naprawdę, no, teraz jestem w, w przygotowaniach, w trakcie przygotowań. No i tak to wygląda. No. Cóż, ze swojej pozwalasz patrzeć, co tata robi na treningach i podczas już tego finalnego pojedynku, czyli swoich walk? No teraz może jeszcze jest za mała te 4 latka, to jednak jeszcze tak nie bardzo rozumiem, chociaż już mi pokazuje, tata patrz. tutaj boksuje, bieg bokserski robi, walkę z cieniem, kopie, także powoli widać, że idzie w moje ślady, miejmy nadzieję taką. Czyli problemy w przedszkolu murowane? Z pewnością tak. A jak powiedz mi podchodzisz do tych obowiązków marketingowych związanych z promocją gali? Lubisz to? Wiesz, co cię tutaj czeka dzisiaj? To się powiem tak, yy, mm, lubię, nie lubię, no po prostu wykonuję swoje obowiązki. Jeżeli trzeba, to yy, przyjeżdżam, jestem gotowy i robię to, co trzeba. No bo to jest nasza praca i trzeba po prostu wypełniać swoje obowiązki. Wymarzone rozstrzygnięcie yy, dla ciebie, tej wojny z Iliewem? No na pewno chciałbym, szykuję się na dobrą, tutaj nie będę wybiegał w przyszłość, nie będę zakładał po prostu, chciałbym to wygrać i zrobię wszystko, żeby to wygrać. Jestem zdeterminowany, jestem zmotywowany, mam naprawdę, mam naprawdę szereg ludzi, którzy mi pomagają i są to naprawdę mocni zawodnicy, także będzie na pewno dobrze.